proszę. Chciałbym bardzo przywitać wójta gminy Chorkówka, pana Grzegorza Mężynowskiego. Zastępcę wójta gminy Chorkówka, pana Tomasza Buściaka. Przewodniczącego Rady Powiatu, prezesa Rządu Działu Gminnego ZOSP w Chorkówce, Kazimierza Godysza. Pana Pawła Przetocznika, dyrektora zespołu szkół w Dęcinie. Panią Marię Słowik, przewodniczącą Koła Gospodyń Miejskich. Pana Jerzego Szczura. Pana Wojciecha Żuczewicza, również radnego gminy Chorkówka. Pana kapitana Artura Zimę. Kierownik wolno-rozpoznawczy, Damiana Trybusa, prezesa klubu HDK w Dęcinie, sołtysza wsi Zręcin, pana Prętnika. Zanim rozpoczniemy zebranie, chciałabym uczcić minutą ciszy, prosiłbym o powstanie. Jednego świętej pamięci Jana Rodzinkę, który zmarł w poprzednim roku. Był radnym gminy Chorkówka. Trudno. Drugiego drucha, który był u nas 15 lat temu czynnym członkiem, drucha Łukasza Świebodę, który też zmarł tragicznie. Przyjęcie porządku zebrania, sprawozdanie z działalności OSP Zręcin, sprawozdanie z działalności, podsumowanie, sprawozdanie finansowe i projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, sprawozdanie komisji rewizyjnej, udzielenie absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy, przyjęcie planu działania i planu finansowego, wnoszę wnioski, podjęcie uchwał, przyjęcie wniosku do realizacji i wyłączenie oznaczeń za wysługę radnych kościołów statuetek. Dyskusja i zakończenie zebrania. Kto jest za tym, żeby ten porządek był w takiej formie, jak ja przeczytałem? Szanowni goście, drudzy i drudzowie. Sprawozdanie zacznę od podania stanu osobowego naszej jednostki, który na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 50 członków czynnych uprawnionych do głosowania, w tym 4 członków honorowych. W ubiegłym roku odnotowaliśmy wzrost miejscowych zagrożeń pożarów traw, zabezpieczaliśmy uroczystości, a także ważne wydarzenia. Nasza służba w bieżącym roku rozpoczęła się 17 lutego wyjazdem do palącego się drzewa w lesie na Przylasce, niedaleko wieży przekaźnikowej. Akcja polegała na przygaszeniu tlącego się pustego drzewa za pomocą gaśnic oraz polewaniu wodą z hydronetki. Niestety dawało to tylko krótkotrwały efekt. Poproszono stanowisko kierowania komendanta miejskiego w Krośnie o zadystansowanie o strzeżewice, które to mogły się przedostać w trudnym terenie pod samo drzewo i rozwinąć linię gaśniczą. Dopiero po przelaniu wodą z samochodu o strzeżewice mogliśmy stwierdzić, że akcja zakończyła się sukcesem. O działaniach również brała jednostka OSP KZRG Szczepańcowa. W tym samym miesiącu wyjeżdżaliśmy również do palących się suchych traw w miejscowości Bóbka oraz Żegice. Również organizowaliśmy wyjazd na cmentarz parafialny w Zręcinie, gdzie zajął się wieniec na jeden z grobów. Akcję zakończyła OSP KZRG Szczepancowa, która przelała tące się pozostałości wieńca. Niestety ta akcja, jak i wiele innych, pokazują, jak najprostszym sposobem można ugasić pożar przez ogólnie dostępną wodę na samochodzie. Nasza jednostka od 2015 roku stara się o zakup zbiornika wodnego na nasz samochód przez gminę Chorkówka, ponieważ jest to koszt powyżej 20 tysięcy złotych. Taki zbiornik 200-litrowy z agregatem i linią szybkiego natarcia na pewno przyczyniłby się do szybszego opanowania wielu pożarów zarodków. Miesiąc marzec rozpoczynamy pożarem traw w naszej gminie, gdzie zostajemy zadysponowani do Suli Strowej, a później przekierowani do Chorkówki w tym samym celu. Pozostałe dni miesiąca pokazują wielką dynamikę pogody. 10 wyjeżdżamy do naszej miejscowości w celu zabezpieczenia dachu na Przylaskach. W następnym dniu 11 marca, tuż po godzinie 5 rano, również udajemy się do zerwanego poszycia dachu, który znajduje się na drodze powiatowej w Dęcinie i blokuje ruch kołowy i pieszy. Działania prowadzimy razem z OSP KZRG Szczepancowa. Po zakończeniu akcji z ratownikami OSP Szczepancowa zostajemy przekierowani do miejscowego zagrożenia w naszej miejscowości, jakim jest ścierające się drzewo na budynek mieszkalny.
Również wyjeżdżamy do pożaru traw w Bubce i Zdręcinie oraz na parafialny cmentarz, gdzie palą się śmieci na bocznym wysypisku. W tym miesiącu udajemy się do szkoły podstawowej w Zdręcinie i już od kilku lat organizujemy z tą szkołą turniej środowiskowy OTWP. Są to eliminacje do turnieju gminnego. Bardzo miło jest nam poinformować, że uczennica Anna Bodaszewska uzyskała pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej w eliminacjach środowiskowych, jak i późniejszych eliminacjach gminnych, również pierwsze miejsce, gdzie zakwalifikowała się do następnego etapu, jakimi były eliminacje powiatowe. Wybrana na walnym zebraniu sprawozdawczym członków OSP Komisja Mandatowa konstytuowała się następująco. Przewodniczący Andrzej Wasowicz, sekretarz Mateusz Kurowski, członek Bogusław Kozioł. Na podstawie listy obecności uprawnionych do głosowania komisja stwierdza, że na ogólną liczbę 54 członków OSP i MDP w walnym zebraniu sprawozdawczym uczestniczy 31, co stanowi 57%. Na podstawie powyższego walne zebranie sprawozdawcze jest prawomocne do podejmowania uchwał. Dziękuję. Działalność organizacyjna. W roku sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń zarządu i 4 zebrania. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu. Istniejące drużyny i zespoły odbyły następującą liczbę spotkań. Sprawozdanie za rok 2019. Dochody, wyszczególnienia. Składki członkowskie ogółem 480 zł, w tym od członków wspierających 0. Darowizny i zbiórki pieniężne, w tym 1% z tytułu pożytku publicznego 6614,87 zł. Dotacje pieniężne Związek OSPRP 0, KSRG 0, jednostki samorządu terytorialnego 1856 zł. Dochody z działalności gospodarczej nie prowadzimy. Inne dochody 10 600 zł. Razem dochody 19 550 zł 87 groszy. Wydatki wyszczególnienia. Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego 12 866 zł. Składka na rzecz oddziału gminnego równorzędnego ZOSP RP 50 zł. Koszty imprez i uroczystości 480 zł 43 grosze. Koszty administracyjne 1934 zł 91 groszy. Koszty inwestycji i remontów 654 zł 65 groszy. W okresie sprawozdawczym komisja rewizyjna odbyła 2 posiedzenia, 2 kontrole. Kontrolami objęto następujące zagadnienia. Kontrola książki skarbnika, kontrola wolnych datków uzyskanych ze zbiórek prowadzonych podczas kolportażu kalendarzy. Wynik kontroli komisji rewizyjnej w zakończeniu roku sprawozdawczego. W dniu 1 stycznia 2020 roku komisja rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP. Działalność organizacyjna statutowa. Przyjęcie nowych członków, zwyczajnych ogółem 2, w tym kobiet 1, wspierających 1, członków MDP 2. Liczba posiedzeń zarządu 7, komisji rewizyjnej 2. Działania w zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska, sprzątanie dzikich wysypisk śmieci. Pozyskane zakupy sprzętu pożarniczego, w tym wiertarko-wkrętarka, pilarka łańcuchowa sztyl MS 194T, 4 gminy Wywala. Szanowne drudzy, szanowni duchowie, drodzy zaproszeni goście. Spotykamy się na kolejnym zebraniu sprawozdawczym na terenie naszej gminy. Mamy tu już 10. zebranie. Jedziemy z Magnówki do Was. Jeszcze 5 zebrań. 14 marca kończymy kampanię sprawozdawczą. W przyszłym roku już musimy się przygotować do kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Mija 5-letnia kadencja, ale to przyszły rok. Mamy jeszcze rok czasu na ewentualne przygotowania się w jednostkach SP do propozycji nowych zarządów, reprezentantów do zarządu gminy. Sprawozdania bardzo szczegółowe, można by było wszystkiego się dowiedzieć, zarówno z działalności, z sprawozdania finansowego, komisji rewizyjnej, ale jesteśmy pod wrażeniem. Naprawdę piękna robota. Jesteście jednostką kategorii czwartej, jednostką operacyjno-techniczną, ale główny cel działania to właśnie niesienie pomocy i ratowanie tego, co jest w potrzebie.
i tu na Was zawsze można liczyć i dlatego dobrze się spotykamy raz w roku. Jest możliwość podziękowania Wam za tą społeczną, humanitarną, codzienną służbę i gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Ubiegły rok był trudny dla nas strażaków, co podkreślam na każdym zebraniu, gdzie się spotykamy. Mieliśmy bardzo dużo zdarzeń na terenie naszej gminy. 413, 202 pożary, 199 miejscowych zagrożeń, 13 alarmów fałszywych. Porównując do 2018 roku, to był znaczący skok. W 2018 mieliśmy 170 zdarzeń na terenie gminy, a tu 413, a więc widzimy, ile było tych wyjazdów związanych z różnego rodzaju działaniami. Bo... Szanowne duchy, szanowni duchowie, szanowni zaproszeni goście. Panie prezesie, sprawozdanie na bardzo dobrym poziomie, także na początku pan prezes zaczął, że nie będzie jakieś tam dobrze przygotowane. Według mnie bardzo dobrze przygotowane. Jest to 10. Zebranie sprawozdawcze, więc mam już pewną wiedzę, jak wyglądają w niektórych jednostkach te sprawozdania, także jest na pewno na dobrym poziomie. Szanowni duchowie, chciałbym Wam podziękować za Waszą całoroczną pracę, nie tylko tą pracę typowo związaną z działaniami pożarniczo-gaśniczymi, tylko również za to, co robicie w swoim wolnym czasie, angażując się w różne uczestnictwo w różnych uroczystościach, czy to religijnych, patriotycznych, które odbywają się na terenie naszej gminy. Jesteście aktywni tak samo przy imprezach sportowych, zabezpieczacie te imprezy, robicie to na dobrym poziomie, na pewno uczestnicy tych imprez są dzięki Wam bezpieczniejsi. Także bardzo Wam za to dziękuję, dziękuję również za to, że właśnie te działania gaśnicze, mieliśmy w poprzednim roku dużo sytuacji związanych, zawsze byliście do dyspozycji i w nich braliście udział. Wykonując telefon, czy to do Waszego prezesa, czy do kogoś z Waszej jednostki, nigdy nie było odmowy, że nie damy rady, nie zrobimy czegoś. Zawsze próbowaliście współpracować z nami i to jest bardzo pocieszające. Pocieszające jest również to, że współpracujecie z organizacjami działającymi na terenie Waszej miejscowości. I dzięki temu, no, dzięki tej dobrej współpracy ta wioska żyje i na pewno... Szanowni goście, duchy, duchowie, szanowni Państwo. Na wstępie chciałbym podziękować PSP Prośno za zaproszenie na dzisiejsze zebranie. Również dziękuję za wszystkie akcje, które obsłużyliście na terenie Waszej miejscowości, Waszej gminy, jak również wyjeżdżaliście poza gminę, czyli do miejscowości Krosno. Serdecznie dziękuję. Mam kilka takich jak gdyby punkcików, które muszę przekazać i mianowicie odnośnie zdarzeń ubiegłego roku to było ich 3502 wszystkich, 1001 pożarów, 2343 miejscowych zagrożeń oraz 158 alarmów fałszywych. Oczywiście zajęliśmy pierwsze miejsce w naszym województwie pod względem tych zdarzeń. Jak wiecie, przeszła najpierw delikatna powódź, później wichury, huragany. No i te właśnie zdarzenia z tego właśnie powstały i taka suma wyszła. Jednak chciałbym powiedzieć, że w tym roku mamy dopiero drugi miesiąc tego roku, już jest 600 zdarzeń praktycznie. Także nie wiem, jaki ten rok będzie, ale myślę, że tych zdarzeń nie będzie o wiele mniej, bądź nawet może więcej. Mamy tutaj bardzo dobry kontakt z wójtem. Pieniążki pierwsze jakby się znalazły na wynagrodzenia prądu twórczy, ale okazało się, że nie mogły być pod ten cel wydatkowane, więc zostały przełożone na inne cele. Tutaj zagospodarowali tutaj ochronę przeciwpożarowej gminy Porkówka. Do drugiego chciałbym się tak odnieść do radnego pana Żurkiewicza. Kapliczka została ściągnięta, jeszcze jak została rozdana elewacja, firma Chromuj.pl z Zalesia wykonała nam całą nową zabudowę tej kapliczki. Wyspawana, wymalowana proszkowo, także jest przygotowana. No tylko trzeba ją teraz zaszlić i powiesić. Myślę, że stanie się to w tym roku. Bardzo chciałbym wszystkim Wam tu podziękować, druhom, duchnom, za tą działalność. Jednak ten poprzedni rok okazał się trudnym rokiem, ale daliśmy radę.